jesteśmy w drodze do Łużguli, wsi zamieszkałej przez około 10 rodzin, ale jedynej zamieszkałej wsi podobno na terenie Europy. Przed nami tutaj Łużba. Łużguli leży na 2200 metrach, także wspinamy się tutaj do góry wysoko. Pogoda jest przepiękna. Wokół jeszcze inne szczyty. Jedna z wież na naszej trasie do Łużguli. Wejście do wieży. Nie wejść do wieży, trzeba się gdzieś tam wspinać po suficie. Chyba nie dam rady. Good deal. No i widzicie pierwsze 2 metry? No i cały czas droga do Łużguli. Przed nami wioska Łużguli, wpisana na listę UNESCO z unikalnymi wieżami. Jest ich tutaj też sporo, tak jak mówiłam, według naszej wiedzy żyje tu około 10 rodzin już. Warunki życia są bardzo trudne, praktycznie przez pół roku nie ma tu żadnego dojazdu. Tutaj, to co widzicie tam w głębi, to Szara, najwyższy szczyt Kaukazu. Najwyższy szczyt Kaukazu oczywiście miałam na myśli część gruzińską. Najwyższy szczyt Gruzji, najwyższym szczytem Kaukazu jest Elbrus. Ale to już jest w Rosji. Wokół nas góry. Łużguli leży na wysokości 2200 metrów. To jest uszy, z którym tutaj dojechaliśmy. Płacimy 11 dziobków, płacimy za to 200 lari, czyli po 20 lari na głowę. To jest bardzo dobra opcja. Tam na górze to, co widzicie, to jest rezydencja królowej Tamar. Jeszcze się tu uchowały ruiny. No i idziemy, wpuszczamy się w wioskę Łużguli. Na razie nie widzimy ludzi, są świnki, krówki i tak dalej. Przynajmniej są ich ślady. Starsze wieże pochodzą tutaj z VI wieku. Jest niemal zupełnie opuszczona. Wygląda to wszystko na ruiny straszne.
nowe rezydencje królowej Tamary. Tam przed chwileczką byliśmy.